Cześć! Dzisiaj nie mam trochę humoru, ale chciałem wam koniecznie pokazać moje ulubione jedzenie. Widzicie ten stęd żółty za mną? Tam jest zakaz kamerowania, no ale nie mogę się powstrzymać. Robią takie oto dobre jedzenie. Za około 60 tajwańskich dolarów to tak kosztuje około 8-9 zł. 7-8 może. Jest strasznie, wygląda na mało, ale jest strasznie dobre i można się tym najeść, a już nic nie będę mógł więcej zjeść, no może poza słodkim, o to na to zawsze znajdę miejsce. Natomiast ci goście robią tutaj naprawdę bardzo dobry biznes. Na tym w ogóle markecie ludzie zarabiają bardzo dobre, porządne pieniądze, chociaż to wygląda na brud, syf i ubóstwo, kiły, mogiłe i dobre jedzenie. I na przykład w takim właśnie podobnym stędzie, w takim sklepiku mają na takiej właśnie ulicy fast food, jak oni tutaj mają dużo, bo mają niskie ceny. Jedna rodzina była w stanie wysłać troje swoich dzieci do USA i jeszcze je wykształcić. To sobie możecie wyobrazić, jak na takim małym sklepiku jedzenie za 50-60 tajwańskich dolarów można naprawdę zarobić. U nas tego nie ma i na to się wszyscy dziwią Europejczycy i się zastanawiają w ogóle, jak to możliwe. Moim zdaniem po prostu oni, jeżeli nawet mają przepisy jakieś BHP, to nikt się ich tak nie przestrzega. U nas tego, co słyszałem, jak robisz ciepłe kanapki, to wtedy po prostu na przykład kosz musi stać od tam wody jakieś albo od miejsca zrobienia jedzenia 4-5 metrów. Za tym stędem, co tutaj widzisz, za tym stoiskiem, co za mną widzisz, to jak tam jest 30 cm, to jest naprawdę ok. Więc sobie możesz wyobrazić, jak oni mają niższe koszty, jak mogą w takim małej budzie po prostu robić jedzenie. Nie muszę sprzedawać kanapek za 10, 12 czy 15 zł, jak to byłoby u nas, tylko sprzedaję po prostu za 8. A że Tajwańczycy jeszcze trochę więcej zarabiają, więc takich stoisk jest po prostu od groma. No ale my mamy niby bezpieczeństwo. Albo chyba inne korporacje i firmy mają bezpieczeństwo właśnie takich małych stoisk, które im po prostu nie zabierają hajsu. Potem pokażę wam jeszcze moje ulubione ciastko Dangao, które jest też bardzo dobre i tylko w jednym miejscu można je spotkać, w innych miejscach nie jest dobre. Ten, co tutaj widzisz, to jest właśnie z Japonii i jeszcze są inne takie ryneczki, mocne ryneczki na Tajwanie, ale tutaj jest najlepszy i nie kopiowali, po prostu nie wyszło. A ten, to tutaj widzisz, to jest po prostu tylko jakaś mąka, dużo sałatki z jakimiś sosami, boczek, jajko, sos, coś to jest zielone do sashimi i w sumie nic więcej, bardzo niezdrowe, nie polecam jeść, bardzo tucz, ale pójdź dobra. Do zobaczenia.